Cześć kochani, z tej strony Madzia, witam Was w kolejnym holu mangowym. Dzisiaj klimat już jesienny, kolorki mang też, tak więc zaczynamy. Pierwszą mangą w tym zestawieniu jest 22 tom Miecza Zabójcy Demonów. Zbliżamy się do ostatecznego końca, nie wiem czy czytacie mangę, ja teraz praktycznie na każdym tomie płaczę. Tutaj też płakałam, dzieją się rzeczy i nie mogę się doczekać, jak w przyszłości zobaczymy to w wersji animowanej. Do przedpłaty Miecza Zabójcy Demonów dodawano prześliczny plakat. Kolejna manga to 15 tom Beastars, a na okładce Melon, tajemnicza postać. Jeżeli czytacie mangę, to wiecie, kto to jest. Jeżeli tylko oglądacie anime, no to polecam mangę, bo dzieje się dużo i możliwe, że zrobię filmik o Melonie, o nowym antagoniście. Wątpię, aby trzeci sezon, który ma być ostatnim, sezon anime, całą tą mangę objął, dlatego na pewno pojawią się jakieś filmiki, bo manga jest naprawdę super. Do przedpłaty tego tomu dodawano dwustronną pocztówkę. Następna manga to 9 tom Pensjonatów w Zaświatach. Teraz tomiki pensjonatu wychodzą raz na rok, tak więc no trzeba trochę czekać. Romansu jest tu na razie jak na lekarstwo, więc jeżeli liczycie na jakiś romans, tak jak był w anime, to niestety trzeba czekać, ale ogólnie bardzo lubię tę serię, jest urocza i naprawdę podoba mi się kreska. Kolejna manga to Długo i Szczęśliwie, tom 8. Historia leci dalej. Ja zrobię podsumowanie tej mangi, jak już wyjdzie całość, ponieważ to jest taki z jednej strony super romans, a z drugiej czuć te lata 2000 i pewne red flagi, na które dzisiaj byśmy sobie nie pozwolili, ale o tym w podsumowaniu. Do przedpłaty tego tomu dodawano podwójną, dwustronną pocztówkę. Kolejna manga to 15 tom Jujutsu Kaisen. Oglądacie drugi sezon anime? Ja oczywiście, możecie oglądać ze mną na Discordzie. Chcę zrobić jeszcze parę filmików o Jujutsu Kaisen, tym bardziej jeżeli czytacie po angielsku, ale to w przyszłości. Na razie się cieszę tym, co jest i że widzę to, co było w mandze w wersji anime, bo Jujutsu Kaisen, tak jak to w bijatykach, lepiej się ogląda niż czyta, przynajmniej ja mam takie zdanie. Następna manga to drugi tom romansu Znaki Naszych Uczuć. Uwielbiam ten tytuł, jest przecudowny. Chciałam robić recenzję każdej mangi, każdego tomu, drugiego, trzeciego i tak dalej, ale na razie sobie daruję. Może jak się pojawi więcej tomików. Do przedpłaty tego tomu również dodawano prześliczną dwustronną kartę. Przed ostatnią pozycją w tym holu jest 7 tom Śnieżnego Chłopaka i Kul Dziewczyny. Jak zawsze bałwanek na propsie, urocza kreska, cudowne momenty, prześliczna karta dodawana do przedpłat i nie mogę się doczekać kolejnego tomu, bo z tego co sobie zaspoilerowałam, to będzie tam jakieś wyznanie uczuć, więc już nie mogę się doczekać.
Hole zamyka pokój w kolorach szczęścia, tom 11, będący jednocześnie ostatnim tomem serii. Recenzowałam ten tom, recenzowałam też ogólnie pokój w kolorach szczęścia, robiłam takie podsumowanie. Serdecznie Was zachęcam do przeczytania tej mangi, bo jest niezwykle wartościowa, bardzo ważna. Porusza delikatne, bardzo przykre też tematy, ale jest niezwykle ważna na rynku, więc Wam polecam. Jeżeli nie oglądaliście mojej recenzji, to też zachęcam i ja na pewno będę wracała do tej serii, żeby sobie ją czasem odświeżyć. Jest smutna, ale jednocześnie bardzo, bardzo wartościowa. Do przedpłaty dodawano niezwykle dużą i piękną kartę z bohaterami i podpisem autorki, oczywiście drukowanym. To wszystko w tym holu mangowym. Dziękuję Wam za oglądanie. Piszcie w komentarzach, co Wy kupujecie i co Wy czytacie. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!